o radiu dzisiaj, proszę Państwa, jak to radio jest nam bardzo potrzebne w tych czasach XXI wieku. Radio. To po prostu w eterze zalegała cisza i czekano. Radio, proszę Państwa. Radio. Gotowy do kolejnego występu. Radio. Ciszy nikt nie zagadywał? Nie, czasami tak, czasami nie, to tak bym powiedział. Czasami było tak, czasami nie. Ja bym jeszcze dorzucił do tego. Było radio. Skoro były koncerty w polskim radiu przed wojną i na przykład albo były spektakle Teatru Polskiego Radia, które były na żywo właśnie. Uratował dziecko. Zachorował aktor, który był na przykład w głównym. Zachorował aktor. Ten spektakl. Który aktor zachorował? Kto uratował dziecko? No chociaż w tej chwili, jak wiemy, teatry sobie radzą to w ten sposób, że mają dublerów zawsze do różnego rodzaju ról, ale myślę sobie, że tak, dokładnie na tym to polegało. W związku z tym chcę powiedzieć tak, że słuchacze w tej chwili o radio jako takim wiedzą bardzo dużo, mogą je zobaczyć w telewizji, zobaczyć na zdjęciach, na stronach internetowych. Natomiast faktycznie ta idea takiego żywego radia, które od czasu do czasu przestawało mówić, chociaż nadal nadawało, była bardzo, bardzo aktualna w latach 20. czy 30. w Polsce. A oprócz muzyki i transmisji, no transmisja to właśnie powiedziałam, to tak jakby to było takie proste w ówczesnych czasach, a to było wydarzenie. Było bardzo duże wydarzenie. Zwłaszcza, że panie redaktor, proszę mi wybaczyć, chcę powiedzieć, że tam była reporterka, czy sprawozdawczyni tego wydarzenia, co też było w świecie sportowym. Bardzo kobieta, o to chodzi, tak? Kobieta, tak, tak. Radio kończy. Bardzo, bardzo duże przeżycie. Sportowcy, że tak powiem, najdelikatniej mówiąc, kwestionowali jej kompetencje. Co do tego, że może sobie że kobieta sprawozdaje sport. Tak, to tak, jest, tak, to proszę Państwa, wszystko. No to radio kończyć. No, śmiałek z niej powiedziałam. Tak, cała jej zresztą opowieść, Adam Studna, cała jej opowieść o tym wydarzeniu. Radio Medium, Radio Concita. Przeobrażenia. Dotrzymujemy kroku różnym organizacjom, dotrzymujemy kroku różnym firmom, które też zmieniają swoją nazwę, zmieniają się. A chociaż nie wiadomo dlaczego zmieniają się, bo my wciąż będziemy głosić. Proszę Państwa, ja 40 lat głoszę i wiem, że czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, to chodzi o treść. Ludziom się to raczej nie podobało. W sensie takim, że Słowo Boże nie miało poklasku u ludzi. Głoszenie Słowa Bożego, prawdy, nie miało poklasku. No to przecież jest oczywiste, dlaczego Jezusa nienawidzili Jezusa, zabili Jezusowi koronę cierniową na głowę, założyli, krew pociekła, Jezus wyglądał obrzydliwe, to było jak woda na młyn tym oszustom, tym złodziejom, tym krętaczom, którzy
się nakręcili, zaczęli drwić, zaczęli kpić. No, że Jezus taki biedny, że tak obrzydliwie no, wyglądał w sensie, bo był brudny, nieotarty, nieomyty, krew ciekła, a sponiewierany. I że nikt nie mógł się zorientować, że to był król, że to był właśnie ten król, a drwili, kpili, a zejdź z krzyża, a ratuj siebie samego, a w ogóle, że uciekaj, uciekaj z tej sytuacji. Jezus nie uciekał i wszystko musiało dojrzeć, świat musiał zobaczyć, jak to dojrzało, jak to wyglądało, aż do samego końca. Jaki człowiek obrzydliwy, jaki judaszowy, jaki podły, jaki atakujący dobrych ludzi, atakujący prawdę, Biblię, bo tutaj, proszę Państwa, no troszeczkę może przez sen słyszę o tych dziewczynkach do Komunii Świętej, o tych księżach, że niewinni, ja mówię, to jest dobrze urobiony przez szatana system. Jacy niewinni, jacy piękni, w blasku bieli, wiecie Państwo, i czerni, że goście kupowali zegarki dzieciom, dziecku, no do pierwszej komunii. Byli bardzo mili, uśmiechnięci i było bardzo fajnie. Oczywiście, że była wódka, wódka wszystko popsuła, wódka jest do dzisiaj, no ale dzisiaj jest najgorzej, bo jak Państwo puszczą ten papierek lakmusowy przez całą Warszawę, no to w nocy, co było w nocy dzisiaj z środy na czwartek, no bo dzisiaj jest Boże Ciało, co było w Warszawie, wrzaski, nocne krzyki, że to trzeba było postawić się, postaw się, a zastaw się, że my nie śpimy, my, no co robimy, włóczymy się po Warszawie, a więc koniecznie na piechotę. I od czasu do czasu tym włóczykijom pojawiał się piękny, taki może ślubny samochód, szary, a złoty. I hura, hura, tam parę dziewczyn jechało, dach otwarty, wszyscy podziwiają. Taki symboliczny, powiedzmy, wielki, luksusowy, a drogi samochód. Jako sztuka, można byłoby powiedzieć, no bo takie coś to może raz w nocy przejechało, ale przejechać musiało i wszyscy brawo, biją brawo, podziwiają. Ale właściwie co podziwiają? No wielkie nic, no przejechało piękny Mercedes. Przejechał piękny Mercedes, no tam dwie dziewczyny widziałam. No takie szczuplutkie raczej, ja wiem, może mogła być też i gruba taka nasza aktorka z Krakowa, Dorota, z naszych seriali. No to gdyby taka się przejechała, ona bardzo pięknie zawsze wygląda, a gdzieś na Żytniej koło Świętej Faustyny spotykamy się z tą aktorką Dorotą z polskiego serialu. I proszę Państwa, ona ciągle gdzieś jedzie do Krakowa, a mieszka w Krakowie i ja nigdy nie wiem, dlaczego my się ciągle spotykamy z tą Dorotą. Imigrant z Mali wspiął się po fasadzie budynku, by uratować dziecko zwisające z balkonu. Dobry uczynek, ale pewnie był aresztowany, no bo wiecie Państwo, bo to imigrant uratował dziecko, został bohaterem we Francji. Aha, no dobrze, że jednak został bohaterem. Francja jest, proszę Państwa, odważna, bo Francja, jak to Janek Witek zawsze podkreślał, zbudowała kilkanaście elektrowni atomowych. Odważna, odważna. Niezwykły wyczyn 22-latka. Zobacz, jak uratował dziecko. Uratował dziecko zwisające z balkonu na czwartym piętrze. Spiderman z Paryża na spotkaniu z prezydentem Francji. Czyli widzicie Państwo, imigranci nie są tacy źli. Dwa dni temu imigrant z Mali w niecałą minutę wspiął się na piąte piętro i uratował dziecko. Co w tym czasie robił? Ojciec dziecka, które uratował Spiderman, grał w... Gdzieś grał, może był jakimś aktorem. Proszę Państwa, jest to tak strasznie ciekawe,
Jest to tak strasznie interesujące, że to może właśnie ratować honor imigranta z Mali, imigrantów w ogóle. No i dalej nie mogę odczytać, bo mi się już to zablokowało. Dobrze. I burczy, radio trzeszczy. Radio, brawo radio. Także radio trzeszczy. Zmieni nazwę radia. Radio, proszę Państwa, radio, radio. Medium, radio medium, Conchita. No bo wiecie Państwa, jakże Boże ciało, to dewotkom może nie odpowiadać nazwa radia Conchita. Radio Conchita. Czy polskie, czy nie polskie, no dla Polaków może polskie, bo sobie możesz na polskie opcje wszelkie przestawić. Pozdrawiam. Marcin Hermanowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co ja dziś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło. Radio Conchita. Tak, także proszę Państwa, my nie chcemy żadnej reklamy, broń Boże, żadnej reklamy, nie chcemy tu żadnej reklamy, gdy nadaje po prostu nasze radio, nie chcemy żadnej reklamy, gdy nadaje nasze radio Conchita, proszę, żeby przekląć radio takie, które jest tylko reklamą. Paryż, ojciec dziecka, które, o, jest. Ojciec dziecka, które uratował Spider-Man, grał w Pokémon Go, czyli to jakaś gra już teraz, nieważne, ale był zajęty. W tej witrynie stosujemy pliki cookies, nie wiem co za diabeł, to nam przeszkadza. Imigrant z Mali w niecałą minutę wspiął się na piąte piętro i uratował dziecko. Co w tym czasie i teraz... W tym czasie robił jego ojciec. Kilka dni temu świat obiegło szokujące wideo z Paryża. Człowiek pająk wspiął się na piąte piętra budynku, żeby uratować wiszące za barierką dziecko. Całość operacji zajęła niecałe 40 sekund. Maluchowi nic się nie stało, a bohater został nagrodzony. Pozostaje jedynie pytanie, co w tym czasie robił ojciec dziecka, które uratował Spider-Man. I w kółko mamy to pytanie. No i tutaj te ciasteczka cookies nam przeszkadza. Nie mogę doczytać do końca. To jest widać taka diabelska robota. No ja mniej więcej już wiem i tak o co chodzi. Sytuacja jest, historia pozytywna. Aukcja ratunkowa, czyli akcja, którą przeprowadził imigrant z Mali, została nagrana przez przypadkowych przechodniów. Filmik szybko stał się hitem internetu, a Mamadou Kassama został bohaterem. Człowiek pająk wspiął się na piąte piętro i uratował dziecko. Zobacz film. Wszyscy cieszyli się, że Mamadou Kassama uratował dziecko. Jednak wielu ludzi zastanawia się, gdzie w tym czasie byli rodzice chłopca. Już znamy odpowiedź. Mama chłopca, który wypadł z budynku, była w tym czasie w odwiedzinach u rodziny. Ciekawsze jest to,
co w tym czasie robił jego tata, ojciec dziecka, które uratował Spider-Man, grał w Pokémon Go. O sprawie donosi CNN, powołując się na francuskiego prokuratora według nowej wersji wydarzeń. No może ten francuski prokurator jakiś będzie lepszy, bo ci polscy prokuratorzy i sędziowie pójdą chyba już pod młotek, jak Krystyna Pawłowicz powiedziała, że będą oceniani przez petenta, prawda, będą opiniowani przez petenta, no to i Bogu dzięki, Bogu dzięki. Ale tu na razie Francja, patrzmy co we Francji. Ojciec zostawił chłopca samego w domu i wyszedł po zakupy. Kiedy mężczyzna opuścił sklep, zaczął grać w Pokémon Go. W tym samym czasie jego dziecko ratował Spider-Man. Córka Roba, Kardashian jest taka słodka. Córka Roba Kardashian jest taka słodka. Black Chyna opublikowała świetne wideo. Teraz ojciec dziecka został oskarżony o niewypełnienie zobowiązań rodzicielskich. To nie koniec historii. Może trafić do więzienia na 2 lata. O wysokości wyroku zdecyduje rozprawa, która będzie miała miejsce we wrześniu. I po francusku. Radio Conchita, Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Conchita. Radio Conchita, czyli... Proszę Państwa, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No i zobaczmy, co się dzieje w świecie pobożności, bo tutaj to radio 24, to radio no, na papieża się powołuje, na księży, na te pierwsze komunie święte i nie wiem, dlaczego jeszcze też radio powołuje się na czerwone gitary, puszcza, wiesz. Czerwone gitary, a to to, a to tamto. O! Tak. Palis Angelicus. Radio Czeszczy. O! Jutro Dzień Dziecka. No i nic nie mogę zrobić, bo tu jest takie czeszczenie, wiecie Państwo. Dzień Dziecka. Źle. Człowieka, a ta zakazuje tortur oraz gwarantuje prawo do wolności nie. Oraz zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nakazał Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymywanie na swoim terenie Palestyńczyka, Abu Zubaydah. Minister Sprawiedliwości Elina Sienkiewicz poinformował, że uzasadnienie decyzji Trybunału jest bardzo obszerne, liczy 300 stron, dlatego sytuacja jest na razie analizowana. Strona litewska ma prawo odwołać się od tego wyroku, ale decyzja nie została podjęta. Sprawę skomentowała też prezydent Litwy. W krótkim oświadczeniu Dana Grybauskaite przyznała, że wyrok nie jest dla kraju korzystny. Reputacja Litwy ucierpiała, ale podpisaliśmy Europejską Konwencję Praw Człowieka, dlatego będziemy przestrzegać wyroku Trybunału, czytamy w komunikacie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Za godzinę drugi dziś trening biało-czerwonych w Arłamowie. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się tam do Mistrzostw Świata w Rosji. Obrońca biało-czerwonych Michał Pazdan przyznaje, że presja z każdym dniem będzie coraz większa. Ciśnienie będzie wzrastać, tak, z każdym treningiem w biuracie. Mieliśmy zgrupowanie z rodzinami, mieliśmy czas, żeby niektórzy zawodnicy, żeby mocniej potrenować, inni, żeby odpocząć. Natomiast w Arłamowie, jak już jest typowa
cała praca, typowe przygotowanie do meczu nie ulega wątpliwości. To są mistrzostwa świata, to na pewno ciśnienie z każdym dniem będzie wzrastać. W Bieszczadach trenuje 32 zawodników, z tego grona zostanie wybrana 23-osobowa kadra na mundial. Nazwiska piłkarzy, którzy pojadą do Rosji, selekcjoner Adam Nawałka ogłosi w poniedziałek. A więcej o zgrupowaniu kadry w serwisie sportowym po 17.30. Upalnie w całym kraju. Termometry pokazują od 27 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie, odrobinę mniej na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim oraz nad morzem od 23 do 26. Zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie może popadać, a nawet zagrzmieć. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś uroczystość Bożego Ciała. Agnieszka Kozłowska-Łysko. Witam i zapraszam. Odwiedzimy m.in. Amerykę Południową. W studiu gość ojciec Tomasz Szyszka, werbista. Witam ojca serdecznie. Misjonarz wieloletni właśnie w Ameryce Południowej, w Bolivii. Tam obchody również są, tak jak w Hiszpanii, rozciągnięte na tydzień. Może nie na tydzień. W Boliwii i w ogóle w krajach Ameryki Łacińskiej Boże Ciało jest obchodzone albo w czwartek, albo jest przeniesione na niedzielę. To jest związane z różnymi takimi modyfikacjami w ostatnich lat czy też dekad. Natomiast warto sobie uzmysłowić, że to święto jest niesamowicie ważne i bardzo uroczyście, bardzo radośnie przeżywane przez Latynosów. To jest święto, uroczystość, która ma już swoją bardzo bogatą tradycję, ponieważ została ta tradycja przyniesiona przez Hiszpanów w XVI wieku. I w okresie kolonialnym uroczystość Bożego Ciała była obchodzona bardzo uroczyście. Mamy bardzo wiele takich dowodów, chociażby pisanych przez misjonarzy, jezuitów, franciszkanów, gdzie do Bożego Ciała przygotowywała się zawsze cała wioska, całe miasto. Cała wioska była sprzątana, była dekorowana. Jezuici opisywali, jak Indianie wychodzili do buszu, żeby przynieść wszelkiego rodzaju rośliny, nawet zwierzęta, czyli te dzikie zwierzęta były na różny sposób łapane, żeby później też adorowały Pana Jezusa, który przemieszcza się na Świętym Sakramencie. Oczywiście w tych wioskach misyjnych typu redukcje franciszkańskie czy redukcje jezuickie, które znamy chociażby z filmu Misja, w tych wioskach przygotowano Boże Ciało w sposób też taki bardzo uroczysty. Jak już powiedziałem, cała wioska była nie tylko wysprzątana i udekorowana, ale też przygotowane specjalne cztery ołtarze i przejścia między tymi ołtarzami to właściwie były otoczone, czy były rozbudowane, obudowane różnego rodzaju właśnie z roślin, z zwierząt. Indianie też przygotowywali się poprzez modlitwę, poprzez sakrament pokuty, ale też takim bardzo ciekawym, frapującym elementem dla nas być może będzie to, że Indianie przygotowali bardzo bogatą oprawę muzyczną i taką, można by powiedzieć, teatralną. No właśnie, ponieważ o muzykę chciałam zapytać, bo my tutaj przed metrem mamy okazję posłuchać Indian, ale czy to taka muzyka? W Warszawie słuchamy zazwyczaj muzyki pochodzącej z Andów, natomiast ja tutaj mam na myśli redukcję jezuicką, chociażby z Bolivii czy z Paragwaju, czyli z tego okresu, z tego obszaru lasów tropikalnych. Tam ta muzyka andyjska nie jest wykonywana. Ona się dosyć mocno różni. Ale to wracając też do naszego wątku. Po prostu Boże Ciało było przygotowywane przez wszystkich, nie tylko przez księży, czy przez małą garstkę ludzi, tylko przez całą wioskę. Wszyscy byli w to zaangażowani i później wszyscy w tym Bożym Ciele uczestniczyli. To była naprawdę bardzo radosna, bardzo huczna uroczystość, ponieważ na to składały się i uroczyste laudesy. Była uroczysta msza święta, potem bardzo uroczysta, bardzo rozbudowana procesja z petardami, z tańcami. No i później, jak w każdej uroczystości, poważnej uroczystości, oczywiście był też posiłek, były różnego rodzaju elementy takie towarzyszące, rozrywkowe, prawda? Wszystko, w tym wszystkim chodziło o to, żeby chociażby Indianom właśnie z redukcji franciszkańskich czy jezuickich przybliżyć istotę Najświętszego Sakramentu. To jest Bóg, który w Najświętszym Sakramencie przychodzi do nas z Jezusami. Chce nam błogosławić w tych okolicznościach
okolicznościach naszego codziennego życia, w okolicznościach naszej codziennej pracy. Ludzie, którzy są kształceni, tak? Ten sakrament ocenią. Dlatego te uroczystości były tak dobrze, mocno przygotowywane i miały tak wielki wysiłek. Są normalnie. I one chyba też cieszyły, sami Indianie cieszyli się z takiej uroczystości, ponieważ Indianie lubili po prostu świętować. Troszeczkę inaczej wyglądało to chociażby w świecie andyjskim, gdyby pani redaktor pytała, czyli mówię tutaj, mam tutaj na myśli chociażby ten płaskowyż Altiplano z pogranicza Peru, Boliwii, czyli w basenie jeziora Titicaca, gdzie w okresie kolonialnym Boże Ciało też było bardzo uroczyście obchodzone, z tym, że każde Boże Ciało, czy uroczystość Bożego Ciała, zawsze nosiła piętno lokalnej kultury. Dlatego to andyjskie, ono się różniło troszeczkę od tego Bożego Ciała obchodzonego przez Indian, chociażby w reduksach jezuickich czy franciszkańskich, ponieważ zawsze uwzględniano ten kontekst kulturowy, czyli mentalność danych ludzi. I w świecie andyjskim ci ludzie byli troszeczkę inaczej do tego nastawieni, są bardziej powściągliwi i mają też zupełnie inny sposób wyrażania swoich emocji. Nie są tacy spontaniczni jak właśnie ci Indianie z lasów tropikalnych, stąd też to Boże Ciało było troszeczkę, można powiedzieć, jak bardziej sterowane. Ale z drugiej strony Boże Ciało w świecie andyjskim było niesamowicie kolorowe, ponieważ tutaj właśnie w grę wchodziły bardzo ciekawe stroje z poszczególnych regionów, czy to prawda będzie Puno, czy to będzie Cusco, czy to będzie Quito, czy to będzie La Paz i tak dalej, Chuquisaca, te stroje się od siebie różnią i Indianie potrafili właśnie docenić to Boże Ciało też poprzez swój strój, poprzez swoje tańce, poprzez swój język, poprzez swoje śpiewy. Te śpiewy też były, ta muzyka też była oczywiście inna niż w lasach tropikalnych. I po prostu budowanie całej tej scenografii Bożego Ciała też przebiegało nieco inaczej. To wiązało się chociażby z tym, że w tych wielkich miastach świata andyjskiego mieliśmy, no do tej pory istnieją duże kolonialne kościoły i tą tradycją, która też tam się bardzo mocno zakorzeniła, tradycją pochodzącą z Hiszpanii, to są te przepiękne, duże obrazy i też wynoszone też z okazji Bożego Ciała, czy w okolicach Bożego Ciała figury wielkich świętych, którzy też uczestniczyli w tej procesji. Jacy to święci? Lokalni święci, którzy akurat w danym miejscu gdzieś tam odgrywali jakąś większą rolę. Są też to Boże Ciało w poszczególnych regionach Ameryki Łacińskiej, czy to będzie Argentyna, czy to będzie Paragwaj, czy to będą potem już cały świat andyjski. To Boże Ciało wszędzie było obchodzone, ale wszędzie miało swój taki charakterystyczny, swoją charakterystyczną kolorystykę, swoją dynamikę, swój taki indywidualny sposób przeżywania tejże uroczystości. Aczkolwiek tym wspólnym mianownikiem zawsze była obecność eucharystyczna, obecność Jezusa Chrystusa, gdzie już powiedzieliśmy sobie w tym dniu, w tym szczególnym dniu, Pan Jezus w Najświętszej Eucharystii jest wynoszony na plasy, jest wynoszony na ulicę, przemierza tę ulicę, ludzie mu towarzyszą i w tych okolicznościach, miejscach codziennego życia czy też pracy, ludzie proszą po prostu Boga tego w Najświętszym Sakramencie o swoje błogosławieństwo. Tak było przez cały okres kolonialny, czyli gdzieś tam do początków XIX wieku. Później w XIX wieku w Ameryce Łacińskiej mamy do czynienia z takim załamaniem się tejże tradycji, chociażby z tego względu, że zaczęły powstawać państwa narodowościowe, te, które znamy z nazwy obecnie, ale była też dosyć mocna, powiedziałbym, walka, czy takie spychanie kościoła troszeczkę do przysłowiowej zakrystii. I te tradycje przetrwały, ale straciły już na tym swoim splendorze, na tej swojej dynamice. I cały wiek XIX, potem pierwsza połowa XX wieku, już nie mamy do czynienia z tak wielkimi uroczystościami, świętami. Aczkolwiek trzeba powiedzieć jedną rzecz. To jest takie zaskakujące i frapujące dla nas badaczy, między innymi też dla misjologów, że wszędzie tam, gdzie sami ludzie, na przykład mam tutaj na myśli chociażby Indian Chiquitos albo Mocos z byłych redukcji jezuickich w Boliwii, na wschodzie i w środkowej Boliwii, ta tradycja przetrwała, ponieważ sami Indianie o to zadbali.
Pomimo nawet, że nie było księży, nie było duszpasterzy, Indianie sami mieli niesamowicie wielką potrzebę, żeby to święto, między innymi też to święto Bożego Ciała, po prostu bardzo mocno wyeksponować. I sami urządzali, pomimo że nie było księży, czyli nie mieli nawet Najświętszego Sakramentu, ale śpiewano pieśni eucharystyczne, urządzano procesję, odprawiano czy odmawiano wszystkie te modlitwy, które były przepisane. I ta tradycja po prostu przetrwała. To wszystko. I to jest teraz wszystko tutaj obecne. I tutaj i możemy sobie powiedzieć w ten sposób, że ta tradycja, ona jest obecna w Ameryce Łacińskiej, ona jest nawet dosyć żywa, ale w zależności od miejsca i od różnych okoliczności. Ponieważ ja miałem okazję pracować, jak pani Wiarka powiedziała, w Boliwii, no to jest już wprawdzie ponad 20 lat temu, ale pracowałem w takim bardzo charakterystycznym mieście, jak Niestegal, położone na wysokości 4100 metrów, czyli to miasto położone nad La Paz. I to było miasto, które rozrosło się w bardzo krótkim okresie do wielkiego miasta. No wystarczy powiedzieć, że w latach 50. to była taka wioska, gdzie mieszkało, nie wiem, 4-6 tysięcy osób. Obecnie na El Alto mieszka prawie milion mieszkańców. I mówię to dlatego, ponieważ to jest ludność napływowa, która przyszła z wiosek, gdzie na wioskach były te tradycje Bożego Ciała. One były też bardzo mocno tak właśnie podkreślane, praktykowane. Natomiast w mieście, w tym dużym Molochu, to tradycje zostały po prostu zatracone. I sam, kiedy miałem okazję być proboszczem El Alto, mieliśmy właśnie bardzo wielkie problemy, żeby taką uroczystość zorganizować. I ludzie po prostu nie widzieli potrzeby, nie czuli tej potrzeby i zawsze pytano się, no, ale jak to zrobić, ale po co to robić, a czy warto podejmować takie czy inne wysiłki. I tam, gdzie biskupi, tam, gdzie księża, gdzie duszpasterze, że tak powiem, postawili na swoim, odwoływali się do tradycji, pielęgnowali tą tradycję, tam Boże Ciało, w tych miejscach Boże Ciało jest obchodzone bardzo hucznie, natomiast tam, mówiąc tak lakonicznie, gdzie sobie odpuszczono te tradycje, albo je zaniedbano, tam po prostu tego Bożego Ciała, tej procesji Bożego Ciała nie ma. Aczkolwiek żywa i kolorowa jest to tradycja i te obchody, zupełnie inaczej jest obecnie w Ziemi Świętej, gdzie katolików jest 2%, judaizm, islam i chrześcijaństwo przenikają się tutaj. Zapraszam do wysłuchania relacji Ryszarda Montusiewicza, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Ziemi Świętej. Uroczystości się skupiają w kilku... Radio w Ziemi Świętej. Uroczystości Bożego Ciała odbywa się osłabą wewnątrz bazyliki, która również należy do kilku kościołów chrześcijańskich. Jest procesja eucharystyczna wokół rotundy Anastazis, to znaczy tego miejsca, w centrum którego jest grób Jezusa. Procesja trzykrotnie okrąża kaplicę Grobu Bożego, a później kończy się we franciszkańskiej kaplicy Najświętszego Sakramentu. I tam przewodniczący tej procesji, zwykle jest to albo patriarcha łaciński, albo delegowany przez niego biskup pomocniczy, trzykrotnie udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, czyli monstrancją. Po raz pierwszy przed kaplicą Grobu Bożego, później przy ołtarzu świętej Marii Magdaleny. Ten ołtarz prezentuje scenę, gdy zmartwychwstały Jezus spotyka się z Marią Magdaleną. I ostatnie błogosławieństwo to jest w kaplicy Najświętszego Sakramentu, która należy do franciszkanów. Ta msza pontyfikalna celebrowana jest w czwartek, ale gromadzi przede wszystkim duchowieństwo jerozolimskie, duchowieństwo różnych zakonów katolickich, ponieważ chrześcijanie katolicy w Ziemi Świętej, jest ich niewielu, w czwartek pracują. Nie jest to święto kościelne, choć w kościołach odbywają się msze święte i zwykle albo wewnętrzne kościołów, albo w obrębie obiektów kościelnych odbywają się procesje. A czy na przykład jest tak, że te uroczystości są przenoszone na niedzielę, tak jak się to dzieje na przykład w Wilnie? Tak, zwykle są przenoszone na niedzielę, chociaż ostatnimi laty pojawił się nowy zwyczaj obchodzenia Bożego Ciała w Jerozolimie, ale tylko na Starym Mieście w dzielnicy chrześcijańskiej. Tam katolicy mogą wyjść na zewnątrz kościołów i przeprowadzić procesję z monstrancją. W takiej procesji uczestniczą dzieci ze szkół katolickich, duchowieństwo, nieliczni wierni i ta procesja odbywa się tradycyjnie do czterech ołtarzy, które są w różnych miejscach tej niewielkiej dzielnicy chrześcijańskiej Starego Miasta Jerozolimskiego usytuowane. Czyli można powiedzieć, że to jedno z największych religii katolickiej, tam właściwie jest... Tak, no widzicie Państwo, religia to nie jest tylko katolicka, tylko szkoda, że ta, która weszła w poganństwo, to jest główna i jest panująca, no tak jak w Rzymie,
była główna, panująca i tak zawsze było, że ten Pan Bóg to był pohańbiany, gardzono Panem Bogiem, że ja dziwię się, że ten Pan Bóg ma tyle cierpliwości. Także sprawdzamy jeszcze dalej cierpliwość firmy Polkredyt. O co tu chodzi? Wyciekła lista Izabeli Pek, Leper, Duda i inni. Panna Gronkiewicz-Walc znów nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Dzisiaj przypominamy, jest chorze ciało. Koszmarny wypadek, auto gwiazdy TVP zmiażdżone. Była w szoku. Zobaczymy, co za gwiazda, co to za... ...którzy również znają przebieg tego święta, taki jak i my, corocznie... Koszmarny wypadek, auto gwiazdy TVP zmiażdżone. Największy przekręt ujawniony. Podwójnie płacisz za prąd. Nie płać za prąd więcej niż go zużywasz. Zmniejsz rachunki o 75%. Czytaj więcej. Gwiazda TVP miała groźny wypadek. I cztery ołtarze też są. I cztery ołtarze. I muszę przyznać, że uczestnicząc w tych świętach właśnie mieliśmy takie, mamy bardzo w miarze poczucie... Zmniejsz opłaty za prąd. Znowu jacyś oszuści nas wykorzystywali. I teraz są nowe firmy, proszę Państwa, to ja już nie od dzisiaj się z tym spotykam. Groźne wypadki znanych Polaków. No jakaś tutaj gwiazda, galeria, co się stało? Zmniejsz opłaty za prąd. W Ziemi Świętej jest wiele rodzin chrześcijańskich. Groźne wypadki znanych Polaków. Pochodzi z tradycji prawosławnej. Mieszkania Piaseczno, dom marzeń. Rząd rzymskiego albo odwrotnie. I ten fakt mieszania... Proszę Państwa, jak ja chodzę do cerkwi, to tam jest coś takiego o obrządku prawosławnym, ale nie wiem, po co ci katolicy pchają się w tych prawosławnych, jak to jest co innego. Podagra dna Moczanowa. W Peru sposób obchodzenia Bożego Ciała jestem bardzo zróżnicowany. Elżbieta Jaworowicz jest skończona. Z tego się nie podniesie. Proszę Państwa, co oni chcą od tej Elżbiety Jaworowicz? Ręce opadają. Sejm wystawi protestującym rachunek na ogromną kwotę. Martwi cię nadciśnienie, cholesterol blokuje ten. Państwo zobaczą, świat na głowie stanął. Same rachunki. I teraz tak, Elżbieta Jaworowicz. Jaworowicz jest skończona. Z tego się nie podnieść. Nie czekaj, wybierz. Studia WFFIZ. Elżbieta Jaworowicz jest jedną z najbardziej znanych w Polsce dziennikarek. Jej sprawa dla reportera pojawiła się w krajowej telewizji 28 lat temu. Stopniowo budując pewną dziś markę, już wkrótce ten stan rzeczy może jednak ulec całkowitej zmianie. Program Jaworowicz od wielu lat przyciąga przed ekrany telewizorów miliony widzów. Fani są więc przekonani, że dziennikarka naprawdę jest osobą, która chce walczyć o sprawiedliwość i wstawiać się za potrzebującymi pomocy. Państwo zobaczą. Opieka Niemcy 1500, poważne oskarżenia wobec gwiazdy. W całkowicie innym świetle przedstawia się jednak wielu bohaterów sprawy dla reportera oraz byłych współpracowników. Co ciekawe, nie ma tutaj znaczenia, czy na ekranach osoby te zostały przedstawione jako ofiary, czy też oprawcy. Jak przyznają członkowie stowarzyszenia Stop Niezależni, które liczy obecnie 28 osób, Jaworowicz miała ich oszukać. Są bowiem przekonani, iż przedstawiła ich w złym świetle, przez co teraz są piętnowani głównie przez lokalne społeczności, chociaż nie zrobili nic złego. Aha, to może mieli takich sędziów, mieli takich prokuratorów, proszę Państwa. Elżbiecie Jaworowicz, być może tu nacisnę, przyjdzie z pomocą Krystyna Pawłowicz, która mówi, że
sędziowie będą opiniowani przez petenta. Zarabiam coraz więcej. No. Ludzie, proszę Państwa, się teraz no, bronią, ale ja myślę, że te czasy to były dawne czasy, a teraz są nowe czasy. Szukasz pracy, praca w opiece w Niemczech. No gdzie ja do Niemiec pojadę? Daj spokój. Po co mi? Jak przyznają członkowie stowarzyszenia Stop Niezależnych, które liczy obecnie 28 osób? Jaworowicz miała ich oszukać. To, jaki święt jest niesiony, zależy od regionu, w którym ta procesja jest. Są bowiem przekonani, iż przedstawiła ich w złym świetle, przez to są teraz piętnowani głównie przez lokalne społeczności. Chociaż nie zrobili nic złego. Czyli wiecie Państwo, oni mogli zrobić coś złego, ale oni zaczęli tak kręcić, że dzięki pomocy prokuratorów i sędziów mogli wyjść cało z sytuacji. I teraz, proszę Państwa, potrzebna jest obrona Krystyny Pawłowicz. Elżbieta Jaworowicz straci wszystko, co ciekawe. Przeciwnicy sprawy dla reportera nie zamierzają jedynie narzekać na swój los. Zapowiadają bowiem, że już wkrótce złożą pozew przeciwko Elżbiecie Jaworowicz, aby w ten sposób walczyć o sprawiedliwość. Jeżeli pismo rzeczywiście wpłynie do sądu, jego wymowa będzie stanowiła prawdziwy cios wizerunkowy dla dziennikarki. Ewentualna przegrana przed wymiarem sprawiedliwości może bowiem zabrać jej wiarygodność osoby, która za główny cel postawiła sobie niesienie innym potrzebnej pomocy. To może być taki proces jak z Jezusem Chrystusem. Dlaczego my pozwalamy na to? Dlaczego my pozwalamy na to, żeby Jezus Chrystus w tłumie, na oczach tłumu był prowadzony jako winny? Korona cierniowa, krew spoczony, nieumyty, niedomyty, obrzydliwie wyglądający, co jest kolejną wodą na młyn tym oprychom, różnym złym ludziom, którzy też w kierunku, w drodze na Konstantynopol mordowali, zabijali, na jedzenie dla wojska świnie zabierali rolnikom, ludziom, mieszkańcom miast w drodze, w kierunku do Konstantynopola. Tak było, tak było. Świat na głowie stanął, ale świat na głowie stanął nie po raz pierwszy, dlatego przypominam tę historię, ale proszę Państwa, gdy człowiek uczony, gdy człowiek po tylu studiach jest tak głupi, warto w piątek wrócić na tą ulicę. Ja tutaj przy tym podziwie Martusi naszej Dobosz, bo tutaj mamy występy wernisaże, że Martusia się postawiła jako absolwentka trzech studiów malarskich, aktorskich, wokalnych. Jest takim właściwie dzieckiem bardzo niezaradnym, bo tak swego czasu chodziła po tych wernisażach, nie wiedziała gdzie co jest, jaki wernisaż. Myśmy jej pomogli po prostu poprzez podpowiedzenie, gdzie co jest, bo ona się nudziła. Chodziła z gitarą po ulicy Marszałkowskiej, a to tu, a to tam, reklamy nie chcemy. Nasza kochana Martusia Dobosz była zagubiona, no jak małe dziecko. I teraz troszeczkę przez te takie villasowe występy, bo wiecie Państwo, że Violetta Villas przed swoją śmiercią śpiewała w kościołach, po kościołach. No i dobrze, że śpiewała, oczywiście, że dobrze, że śpiewała. Gdy nadaje, piję herbatkę, proszę Państwa, zaraz będę pić kawkę. Bo po prostu tak na tym słońcu to nieźle. W cieniu się zdrzemłam, proszę Państwa. Tak. Ale myśmy Elżbietę Jaworowicz, proszę Państwa, z Anitką spotkały na Benemerenti. To jest taka katolicka nagroda. Benemerenti. Czy Beneverenti, Benemerenti. Szukaj, bo to jest tak enigmatyczna nagroda, jak i cała Elżbieta Jaworowicz. No i myśmy na bankiecie spotkały z Anitką Elżbietę Jaworowicz. I z Elżbietą Jaworowicz rozmawiamy. I mówimy z Anitką, Elu, kochanie,
masz oglądać kanał w internecie Elka Pierdzielka. No i Ela powiedziała, o Boże, to było z 5 lat temu. Ona mówi tak, to co, to ja jestem ta Elka Pierdzielka? No bo jak Elka, i ona myślała, że ona jest Elka jako jedna, jako jedyna, proszę Państwa. To jest bardzo silna kobieta. No proszę Państwa, my możemy mieć depresję, możemy mieć stres, bo możemy być jako osoby niepełnosprawne. I teraz prawo jest takie, że no mogliśmy uzyskać tę pełnosprawność rok temu, a to się wszystko liczy. Ale ona nie jest osobą niepełnosprawną, Elżbieta Jaworowicz. I to jest woda na ich młyn, że oni mogą ją teraz zniszczyć, bo ona jako osoba świadomie działająca może, wiesz. Radio Conchita. Radio Conchita, Talk FM. Dobrze. Koniec z tą Elżbietą Jaworowicz. Zobaczmy, co my tutaj dalej możemy na tym tablecie nowym dzisiaj, co my go tak mamy, co możemy nowego osiągnąć na tym naszym tablecie. Gdy właściwie nadaje, proszę Państwa, nasze radio, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Elżbieta Jaworowicz jest skończona. Znak zapytania. Z tego się nie podnieść. Koszmarne informacje w Dzień Dobry TVN. Mam rak. W jakiej dzielnicy Warszawy najlepiej kupić mieszkanie? Ja teraz myślę, że chyba nie ma takiej dzielnicy, bo jak ten Jackowski zapowiada, że się będzie wszystko paliło, szlak trafi, to przecież jaki jest sens mieć stres, wydawać multum pieniędzy i żyć w niepokoju, jak Elżbieta Jaworowicz. Nie daj Boże mieć jeszcze jakąś chorobę niepełnosprawną uzyskaną rok temu. Galaxy S10 będzie pełen nowinek. Wśród nich znajdzie się rewolucyjna, urwany temat, bo to jest takie zaciekawienie, żeby ktoś w to wszedł. Jak ja tu zacznę wchodzić w te różne ciekawostki, to ja w końcu nie wiem, co kto do mnie pisze. Nie mam kontaktu. Justyna Steczkowska, kto uratował jej małżeństwo? Dwie raty gratis, no takie reklamy, uwaga, Nana Plusa, bo oni są o 6 stycznia, oni proponują, są bardzo uśmiechnięci, jak te pożyczki o 6 stycznia, a potem już ciebie mają, że 6 miesięcy za darmo, rozumiesz? A to wszystko nieprawda, bo ty możesz o tym nie wiedzieć, a za materiał trzeba płacić, potem ci się ta kara uzbiera, oni jeszcze z Plusa, abonament Plus, dadzą ci karę po 1800 zł albo po 1600 zł, no za jeden abonament, a jak masz dwa, to dwa razy tyle, będziesz musiała płacić. Potem oni cię wezmą, dadzą do sądu i potem jakaś głupia prokurator, głupi sędzia i ciebie, wiesz, udupią, jak to się mówi. Także, no oczywiście, że lepiej być osobą niepełnosprawną, bo jest wyjście z tej sytuacji. Chodzi o Elżbietę Jaworowicz. Wypadki znanych Polaków. I w końcu nie wiadomo, co to. Ręce opadają. Sejm wystawi protestującym rachunek na ogromną kwotę. Protestującym. No ale za co? Czy oni w barku mieli za darmo? Gdy protestowali przez miesiąc, no nie wiem, to jakiś czas był długi, no to w Białymstoku to daliby im za darmo, bo Anglo-Ameryka, Białystok prawosławna jest bardzo gościnna, a tu Warszawa po nocy szaleje, proszę Państwa, jako czubki, jako dupki, jako kołki rozporowe wzdłuż i wszerz biegają od Wisły po centrum lub po Pragę południe, szaleją z piwem w ręku. Okropne to jest, okropne. Po 40 dniach protestu rodziców osób niepełnosprawnych opuścili oni Sejm. Teraz przyszedł czas podsumowań. Centrum Informacyjne Sejmu przedstawiło komunikat na temat przebiegu protestu z perspektywy Kancelarii Sejmu. Poinformowano także, że koszt strajku zostanie oszacowany, przedstawiony. Dobrze. No, dobrze. Radio Conchita. I znowu to samo. Tu przewijam, a tu rachunek będzie wystawiony. Sejm podał także, że koszty protestu zostaną dopiero oszacowane.
kiedy już to nastąpi, można spodziewać się znaczącej kwoty. Biorąc pod uwagę, że miejsce, w którym protestowali niepełnosprawni, jest obecnie remontowane, także i ten koszt może być w to wliczony. Na razie nie wiadomo, kto pokryje koszty finansowe protestu. Można jednak spodziewać się, że Kancelaria Sejmu uzna, iż kosztami należy obciążyć Komitet Protestacyjny RON. Precz z kancelariami, to już takie niemodne, proszę Państwa. Tak jak był niemodny Metodyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, to znaczy jest już niemodny Metodyczny Zespół Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Przecież żeśmy 20 lat temu, jak nie więcej, pracowali koło Sejmu i nas rozwiązali, to znaczy Metodyczny Zespół Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Na kilka lat szpital Brudnowski wszedł. To zaś oznacza gigantyczny rachunek obciążający kieszenie rodziców osób niepełnosprawnych. Kieszenie osób niepełnosprawnych. Państwo zobaczą. Nie rozumiem tego. Muszę wejść, bo w to główienko, bo coś tu jakieś koszty. Teraz taki jest świat, że każdego, wiesz, chcą udupić, jak nie cyfrowo, to kosztami. Warto przeczytać. Z ostatniej chwili niepełnosprawni nie opuszczają Sejm. Politycy posypali głowy popiołem. Komitet PiS przeprasza niepełnosprawnych. Przerażająca wizja polskiego księdza z niepełnosprawnymi w Sejmie stanie się coś strasznego. Cicho. Co to jest? Właśnie chcę w to wejść. Naciskam na ten link, jest kreska. Przerażająca wizja. Dobrze, o. Przerażająca wizja polskiego księdza z niepełnosprawnymi w Sejmie. Stanie się coś strasznego. Państwo zobaczą, po co to tak trudzi? Studia WSFIZ. Protest niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Wciąż trwa i póki co nie widać jego końca. Teraz pewien... Przecież one, te kobiety, poszły stamtąd. To wróciły? Pewien ksiądz, polski ksiądz, roztoczył przerażającą wizję dotyczącą przebywających w Sejmie. Jego zdaniem stanie się coś strasznego. Protest niepełnosprawnych i ich opiekunów trwa już od ponad miesiąca. Domagający się wsparcia od rządu nie zamierzają zrezygnować, póki nie zostaną podjęte w ich sprawie jakiekolwiek działania. Polski ksiądz Tadeusz Isakowicz, Zaleski ma na ich temat przerażającą wizję. Dobrze, zaraz wypiję kawkę. Co to za przerażająca wizja? Mówicie, oni teraz już ludzi straszą, niepełnosprawnych. I przecież taki niepełnosprawny to może umrzeć na stres, bo to jest koszmar. Niech Państwo postawią psa i dadzą wybuch atomowy. No to przecież ten pies umrze. No na co? Na stres. Jak on 100 razy bardziej słyszy jak człowiek, weź mu daj ten wybuch, no. No to przecież, albo te huki, te fajerwerki, petardy i te nocne czubków moherowych w Warszawie latania. Od Wisły po centrum, od Wisły po Pragę południa. Espumisan, dobry lek do wzięcia na wzdęcia. Proszę Państwa, reklamują się te leki i teraz temat ucieka. Dobrze. O, studia, teraz tak, proszę Państwa, bo ja nacisnęłam na Espumisan, a powinnam nacisnąć na jego zdaniem stan psychiczny protestujących, no ale na to naciskam, a to nie przeskakuje dalej, nie poszerza się. Jego zdaniem stan psychiczny protestujących w Sejmie bardzo się pogorszy, przeżywają bowiem aktualnie traumę, a atmosfera i warunki, w jakich od miesiąca przebywają, mogą się znacząco odbić nie tylko na ich zdrowiu psychicznym, ale również fizycznym. Zdaniem księdza Isakowicza Zaleskiego, przez to wszystko może za jakiś czas stać się coś przykrego. Proszę Państwa, za pieniądze to, ze względu na pieniądze, to jeszcze mogą Ciebie spalić w lesie. Protest niepełnosprawnych, no i co dalej? Rzeczą, która mnie niepokoi, to zdrowie samych osób niepełnosprawnych. Ale kto to mówi? Bo jeżeli to mówi ksiądz, to jest dla mnie oczywiste. Ale tak, jakaś instytucja, to byłoby podejrzane, że to jest bardzo ważne, zdrowie osób niepełnosprawnych, które
osoby protestują w Sejmie, trauma, jaką oni tam przeżywają, atmosfera i warunki, odbiją się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Jeżeli nie od razu, to no oczywiście w następnych miesiącach czy latach, mówił dokładnie w rozmowie z portalem W Polityce ksiądz Isakowicz-Zaleski, polityce.pl. A to myślałem, że to jest jakiś może pułkownik, wiesz, bo to zaraz oni tytularni pokazują swoje tytuły, no, czego Jezus nie robił, także od razu mówię, że nie ma super opcji, nie ma dobrej opcji. Ksiądz podkreślał, że popiera protest niepełnosprawnych, jeśli ci upominają się o słuszne jego zdaniem sprawy, dlatego sam brał udział w proteście w 2014 roku. Jednakże aktualny protest w oczach księdza Isakowicza-Zaleskiego stał się zbyt upolityczniony, a niedawna wizyta Lecha Wałęsy w Sejmie u protestujących tylko jest bardziej, jeszcze bardziej mu zaszkodziła. No, proszę bardzo, widzisz? Bo jak oni domagali się pieniędzy, te pieniądze trzeba by było dać, renty wypłacić i Dawidkowi też. No wspaniały chłopczyk, ja jego popieram. Na razie to za dużo forsy mu dałam, no na razie, no, dobrze, zobacz. Są grupy niepełnosprawnych, które mają całkiem inne oczekiwania. Dziesięć nieślubnych dzieci, które zdobyły wielką sławę, zdjęcia. Zdjęcie księdza Rydzyka, potem Duda zdrajcą, cicho. Duda starszy, głowa kwadratowa, szczerba w zębie, w żołnierskim wojskowym mundurze. I napisane, Duda zdrajcą, prawicowi internauci nie darują prezydentowi weta. O jakie weto chodzi? No to są mafie żebraków, którzy, wiecie państwo, wleźli jako te pajęczyce, są na polskim, w polskim systemie pajęczyce, to jakieś takie, wiecie państwo, robaczyce się tu poruszają, że ja zaczynam się bać, jakie to robaczyce, proszę państwa, są na nogach, naszych nogach i tak dalej, proszę państwa, że to jest coś okropnego, jakieś robaczyce, jakieś pajęczyce. I teraz tak, jak trzeba będzie dać dzieciom niepełnosprawnym, bo rodzice o to wywalczyli, nie wiem czy skutecznie, czy już, no to przecież to tak samo jak Jaworowicz, będą zniszczeni, no bo kto te pieniądze da, człowieku? Tutaj kraj jest katolicki, tutaj kraj sam katolicki jako niegościnny. Ja się przeglądam temuż wolontariatowi tam na tej Żytniej. Tam jest tak po Bożemu, bo tam przyjdą takie osoby bezdomne i mogą być jako wolontariuszki, mogą pracować i mają lokum, mają hotelik, mają mieszkanie, no ale no nie wiem, tam prawdopodobnie 3 godziny mogą pracować dziennie, żeby nie wykończyć, ale naprawdę i solidnie. I mają mieszkanie. I teraz czy te osoby, to one tam coś nie kręcą, a i im pomagają też załatwić mieszkanie. Chodziła taka kobieta, szlachcianka z Podlasia, po centralnym już nie chodzi, bo załatwili jej mieszkanie, gdy ona poszła do pracy, do tego wolontariatu, do świętej Faustyny, na ulicę Żytnią w Warszawie. No to tam jest hotelik, jest stołówka dzisiaj, Boże Ciało, tak? To która to jest godzina? Oto już jedzą teraz. O 16 jest msza i po mszy jest jedzenie. I ci z wolontariatu szykują jedzenie, bardzo wypieszczone, zresztą codziennie tam jest zupa o 14, każdy z osiedla przychodzi, ludzie emeryci, oszczędzając, przychodzą, no, proszę państwa, oszczędzając, pieniędzy nie wydają na głupot. Radio Conchita. Nasze wydatki, proszę państwa, w banku są dla potrzeb, no, za telefon, telekomunikacja. No wspieram też osoby niepełnosprawne, tam coś tam na Dawidka wysłałam, coś tam. A Jezus, a Maria. No ja jestem osoba gościnna, jestem osoba z Podlasia, szczodra. I tutaj widzę, że oni pod tym Sejmem, jako ci katolicy, linia moherowa, linia tudzież ateistyczna, bo to już taka żydowska linia. Linia katolicka powinna tę żydowską zwalczyć, już i tak z nią wygrała, ale oni im tam brużdżą i jakaś wenecka komisja, jakie brużdżą, to jest dla mnie jakieś takie strasznie głupie, bez sensu, naiwne,
w ogóle, gdy nadaje nasze radio i to, i tamto, i to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, i w ogóle, i w szczególe. Film jest niedostępny, no chciałam w ten film wejść. Niedostępny jest ten film, także zobaczymy, co będzie dalej, proszę Państwa. Pijmy kawkę, podjedzmy troszeczkę. Radio Concita. To jest potrzebowano pracownika. Radio Maria, jakieś piosenki, żadnych składowy robót. Nie wiem, może czyli potrzebny był składnik, który uzyskiwano w owym czasie z wypału drewna. Potrzebni byli górale potrafiący drewno ściąć, wypalić węgiel drzewny, pozyskać potaż i zapewnić byt hucie szkła. Zaproponowano takie rzeczy góralom mieszkającym, góralom czadeckim mieszkającym na